Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym się skupić na czterech elementach, które Aleksander Smolar podniósł, to znaczy właśnie polityka tożsamości, polityka historyczna, kościół i w ogóle polityka. Ale rozpocznę od tego, że owszem, możemy mówić o globalizacji, o tym wymiarze globalnym, tylko to, co się dzieje w Polsce, ale można też spojrzeć na to z drugiej strony, że Polska jest pewnego rodzaju awangardą, że my w pewnym sensie zapowiadaliśmy zmiany, które się dokonują w Europie z tego prostego powodu, że tożsamość pojawia się wszędzie tam, gdzie nie działają inne mechanizmy spójności społecznej. Tam, gdzie nie działa polityka, tam, gdzie nie działa ekonomia. Tam właśnie tożsamość, kultura będzie coraz ważniejsza i w Polsce, można powiedzieć, przez setki lat my odkrywaliśmy, że to, co może nas unieśmiertelnić, to jest właśnie tożsamość, to jest kultura, to jest moralność, to na najgłębszym poziomie to jest religia. I teraz w momencie tego kryzysu na zachodzie, chociaż teraz już boję się powiedzieć, może na północy rzeczywiście, na globalnej północy, w momencie, kiedy mechanizmy spójności społecznej, polityczne i ekonomiczne przestają działać, no to na plan pierwszy wychodzi właśnie kultura, na plan pierwszy wychodzi właśnie tożsamość. I w tym sensie można powiedzieć, że nigdy nie wiadomo, czy kogoś imitujemy, czy za kimś pozostajemy, czy wyznaczamy nowe trendy. Tutaj wydaje mi się, że można spojrzeć tak bardziej na Polskę w sposób patriotyczny, że tutaj to my wyznaczamy awangardę i teraz Europa idzie naszym torem. Ale to jest tylko taki, to jest ogólny, globalny obraz, a mnie będzie bardziej teraz interesowało to, co się dzieje w Polsce, przede wszystkim wymiar polityczny. To, co zawsze mnie uderza, że tam, gdzie jest konflikt, a w Polsce na pewno jest konflikt, chociaż ten konflikt się już toczy kilkaset lat, może moglibyśmy się do niego w sumie przyzwyczaić, to partnerzy w tym konflikcie, oni są do siebie bardzo podobni. I raczej właśnie to, co uderza mnie w polskiej polityce, to poza natężeniem tego konfliktu, to właśnie podobieństwo ludzi, którzy są w ten konflikt zaangażowani. Pierwszy przykład niedawny, 11 listopada, prawda? 17 marszy w samej Warszawie czczących niepodległość. I to pokazuje podobieństwo, nie różnicę, tylko właśnie podobieństwo, że ta jedna data jest tym, co nas łączy. Ludzie niezależnie od tego, jaką partię polityczną będą reprezentowali, to będą nawiązywali do bardzo podobnych tradycji, do KOR-u, do Solidarności. Nawet ostatnio Mateusz Kijowski nawiązał do Romana Dmowskiego. Więc te wszystkie, ci wszyscy wielcy Polacy, nawet czy tego chcemy, czy nie, oni są dla nas punktem odniesienia. Oczywiście Mateusz Kijowski później spotkał się z szeroką krytyką, ale samo to, że w ogóle wpadł na to, żeby czcić Romana Dmowskiego, jest dla mnie bardzo ciekawy i raczej pokazuje, ile rzeczy nas łączy. Podobne są też strategie argumentacji. Tradycyjnie te dwie strony sporu będą mówiły, że to ta druga nie chce kompromisu, nie chce zasiąść do stołu, że ta druga przekracza granice i tak dalej, i tak dalej. To, co jest najważniejsze, to jest podobieństwo Polaków i wydaje mi się, że jak ktoś patrzy na nas z zewnątrz, to widzi właśnie, jak my do siebie jesteśmy bardzo podobni właśnie w tym konflikcie. Ale to podobieństwo ma też takie paradoksalne skutki, bo my nie chcemy tego podobieństwa zobaczyć, prawda? Bo w momencie, kiedy zobaczymy, że jesteśmy podobni do naszego adwersarza, to być może trzeba byłoby jakoś, nie wiem, zasiąść właśnie do wspólnego stołu, czy porozmawiać, czy zbudować solidarność. I dam Państwu jeden taki przykład, który bardzo lubię, który dość mocno pokazuje właśnie niedostrzeganie tego, kim się jest przez ten konflikt, w którym się znajdujemy. Jedna z tutaj z osób, która zresztą dość często w Fundacji Batorego gościła, ona mówi o tym, że faszyzm pojawia się w Polsce i mówi coś takiego. Faszyzm polegał na tym, że się z jakiejś społeczności, która była wspólnotą, wydzieliło grupę i tych ludzi się zdehumanizowało. Wtedy akurat Żydów. Żydów pozbawiało się cech ludzkich, odzierało się ich z godności, jakiejkolwiek podmiotowości, używając bardzo prostych metod, porównań do szkodników wszy. Kiedy się ich zdehumanizowało, to można było ich unicestwić fizycznie, bo kiedy ktoś widział Żyda, to nie widział człowieka, tylko wesz czy szczura.
pomijając powiedzmy dość taki ekstrawagancki sposób z punktu widzenia powiedzmy socjologii, nauk politycznych definiowania faszyzmu, to ta sama osoba mówi później coś takiego. Mam w rodzinie bliźnięta, wiem jak to jest, jeżeli jedną połowę się straci. Takie rybki miałam w akwarium, gdy jedna zmarła, to ta druga zjadła wszystkie inne rybki. Albo są takie organizmy żywe, które żywią się tym, co martwe, partia rządząca żywi się trupami. Nie tylko tymi, którzy leżą w ziemi, na cmentarzach, ale przerabia żywych na martwych. Albo też o Kaczyńskim. Abstrahując od tego, jak traktuje opozycję polityczną, czyli z najwyższą pogardą nieustannie prowokując, tak samo traktuje swoich akolitów i towarzyszy partyjnych, bawi się nimi jak kotek myszką. I tak dalej, i tak dalej. Właściwie mógłbym bez końca podawać te przykłady, bo one pokazują, że w momencie, kiedy widzimy ten faszyzm po drugiej stronie, który definiujemy jako dehumanizację, tak się dziwnie składa, że nie widzimy faszyzmu w cudzysłowie po swojej stronie. I to pokazuje właśnie, że to podobieństwo, które jest nieustannie w Polsce kwestionowane takie na najbardziej takim ludzkim, człowieczym poziomie, ono też jest, no, nie dopuszczamy jego do głosu i przez to my też stajemy się coraz bardziej nieludzcy dla siebie i też wobec samych siebie. I to przypomina mi bardzo efekty resentymentu, które Max Scheler opisywał za Friedrichem Nietzsche. Resentymentu, który jest chorobą duszy, który powoduje, że my dążąc do jakichś naszych celów nie możemy ich zrealizować i następnie wartości, swoje własne człowieczeństwo, wizję świata podporządkowujemy tej walce, nie widząc, że właśnie to, w imię czego walczymy, jest też niszczone przez to, jak to przedstawiamy. I dochodzę teraz do momentu polityki historycznej i Kościoła, bo tak jak patrzę na ten resentyment, który toczy polską duszę, to tutaj potrzebna jest jakaś terapia, jakieś uleczenie nas tego resentymentu. I dla mnie takim przewodnikiem ciekawym jest Andrzej Kijowski, który dużo o resentymencie pisał, trochę już dzisiaj zapomniany, według mnie niezasłużenie. I Andrzej Kijowski powiedział, że właśnie kultura jest tym, co jest w stanie wydobywać nas z resentymentu. Kultura jako urzeczowiona hierarchia wartości jest systemem utwierdzającym człowieka w wartościach wbrew osobistym nieszczęściom. Kultura uwalnia człowieka od destrukcyjnej siły resentymentów, zabezpiecza zbiorowość przed ich kulminacją. Umożliwia przekształcanie uczuć mniejszych w większe, aspiracji niższych w wyższe, upokorzenie w chwałę, klęski w zwycięstwo, jednej wartości pozytywnej w drugą wartość pozytywną. Jeśli kultura nie jest w stanie podnosić nas poza ten konflikt, gdzie właśnie odmawiamy człowieczeństwa drugiej strony, ale też tym samym odmawiamy sobie, to czeka nas zagłada. I tutaj Kijowski mówi jasno. Biada ludziom, których kultura we wszystkich swoich przejawach jest zatruta resentymentem zbiorowym. Biada narodowi, którego konstytucją wewnętrzną stanie się skłamana hierarchia wartości. Czeka go w historii to, co w życiu człowieka, który dał zapanować nad sobą resentymentem. Utrata sił witalnych debilizm i smutek śmierci. I przechodzę teraz do polityki historycznej. Często jest tak w Polsce, że widzimy tą politykę historyczną, manipulację historii po drugiej stronie, ale nie zaczynamy od siebie. I tak samo z kwestiami religijnymi, że widzimy religijność dla nas niezaakceptowaną, nie do zaakceptowania po drugiej stronie, ale nie widzimy swojej własnej fundamentalnej religijności. Jeśli chodzi o politykę historyczną, to ja patrzę na Polskę w taki sposób, że są przynajmniej trzy modele, gdzie ta polityka historyczna może być, w jaki sposób może być uprawiana. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jest powrotem do przeszłości, żeby w przeszłości znaleźć siłę dla rozwoju w przyszłość. Czyli to jest taki powrót do przeszłości, żebyśmy byli silniejsi dzisiaj, żebyśmy byli silniejsi jutro. I powiedziałbym, że to jest jeden z modeli polityki historycznej. Ale ten model polityki historycznej, który był w Polsce po roku 89, on był innym po prostu modelem polityki historycznej, gdzie my się często oddzielaliśmy od przeszłości, bo uważaliśmy, że to będzie ciężar, który nie da nam siły w przyszłości. Powiedziałbym, że to są dwa ciekawe modele polityki historycznej, nad którymi chciałbym się pochylić, od razu nie zakładając, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy. To, co by mnie interesowało, to zobaczyć, w jaki sposób te
polityki historyczne tworzą nas jako wspólnotę, w jaki sposób my jako Polacy możemy stawać się bardziej spójni, możemy być tutaj, bardziej czuć się u siebie w domu, w naszym kraju. I to jest po prostu pytanie empiryczne, nad którym można porozmawiać, który model polityki historycznej, który model polityki historycznej jest lepszy. Dwa według mnie mają bardzo silny wymiar religijny i to jest ostatni punkt, który chcę, do którego chcę przejść. Model polityki historycznej, gdzie my się oddzielamy od przeszłości i wybieramy lepszą przyszłość, to jest model, który jest takim modelem postchrześcijańskim. W Niemczech on jest bardzo silnie obecny, ale to, co łączy go z chrześcijaństwem, to jest wizja tego, że jest zła przeszłość, ciemna, straszna, ale jeśli się od niej oddzielimy, będzie lepsza przyszłość. I to jest taki model konwersji. Oddzielamy się od zła, które jest w przeszłości, nawet wtedy możemy amplifikować to, co było w przeszłości, nawet podkreślać te wszystkie złe rzeczy, które były, czy w Niemczech, czy w Polsce, bo dzięki temu podkreślaniu, jak bardzo było źle, my teraz możemy pokazać, jak bardzo jest już dobrze. I to jest taki model bardzo szybko też przechodzący w taką minimalnie religię publiczną. A model polski, który reprezentuje tutaj przede wszystkim, powiedziałbym, że właściwie wszystkie główne siły polityczne, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, to jest model powrócenia do źródeł i też model religijny, tak, że modele tworzenia swojej wspólnoty, one też polegają na tym, że powracamy do przeszłości i wtedy widzimy, że tam jest jakieś dobro, żeby walczyć ze złem, które jest tu i teraz. I jeden i drugi model ma takie swoje analogony w tworzeniu wspólnot religijnych. I kończę tym, bo łatwo mówić, no, że powinno być lepiej i że powinniśmy jakoś inaczej na siebie patrzeć. I chciałbym zakończyć pewnym starym polskim inteligentem, który chciał wyrastać poza swój resentyment, a miał prawo do tego, żeby być pełnym resentymentu. W roku 68 został zaresztowany za protesty wokół dziadów, po zdjęciu dziadów Dejmka. I to, co jest niesamowite w tym człowieku, to, że właściwie on powtarza to, co zrobił Konrad. Konrad w celi, kiedy jeden z jego towarzyszy śmieje się z Jezusa Maryi, to mówi tak: słuchaj ty, tych mnie imion przy kielichach wara, dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara, nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi. Powiedziałem, że to jest wyjście właśnie poza resentyment. I teraz Jacek Kuroń, bo to oczywiście o nim mówię, przeżywa właściwie coś takiego samego w roku 68 w więzieniu we Wronkach, gdzie ma prawo do bycia bardzo rozgoryczony i ma prawo do tego, żeby być pełnym resentymentu. Ale w momencie, kiedy jego towarzysz z celi atakuje znowu Chrystusa i Maryję, mówi coś takiego: skoczyłem na niego, powiedziałem, żeby zamilkł natychmiast. Pytali mnie, czy jestem wierzącym. Mówiłem, że nie. No to czemu się oburzasz? Wtedy znalazłem taką formułę, w której oczywiście było coś, mianowicie tłumaczyłem, że zareagowałem jak na atak na sakrum, ponieważ jest to święte dla ludzi, których kocham i on, atakując Boga, zaatakował ich. I muszę powiedzieć, że bardzo mi brakuje w Polsce umiejętności wyjścia poza te opłotki, w których jesteśmy, i zauważenia po drugiej stronie człowieczeństwa i nawet czegoś więcej niż człowieczeństwa. Dziękuję bardzo.